Fani Polantrocka wyśmiewają ich troje. Wiśniewski odpowiedział hejterom. Na Polantrock Festival 2024 wystąpi ich troje. Informacja nie została dobrze przyjęta przez wszystkich fanów imprezy. Michał Wiśniewski zabrał głos w sprawie. Ich troje na Polantrock 2024. Michał Wiśniewski komentuje udział w festiwalu. Kiedy ogłoszono, że na Polantrock Festival 2024 wystąpi zespół Ich Troje, w sieci pojawiło się wiele komentarzy, wyśmiewających ten pomysł. Niektórzy fani imprezy byli wręcz oburzeni i wieścili upadek kultowego wydarzenia muzycznego. Michał Wiśniewski jakiś czas temu wysłał zgłoszenie swojego zespołu na Polantrock, ale otrzymał odpowiedź odmowną. Po komentarzu wokalisty na temat braku docenienia ze strony organizatorów Polantrock, za ich troje wstawił się Jerzy Owsiak. Teraz głos zabrał sam Wiśniewski, który w rozmowie z Plejadą zapewnił, że żaden fan muzyki rockowej nie powinien obawiać się występu ich troje na Polantrock. Zaznaczył, że paradoksalnie na niekorzyść jego zespołu działa rozpoznawalność i status kultowej kapeli. Przeżywam to tak naprawdę od 30 lat. To jest kilka kategorii. Pierwsza, jeżeli ktoś nie ma sukcesu, no to wtedy jest cool, dlatego, że nie odniósł tego sukcesu, czyli musi być niszowy, musi być wyjątkowy i na pewno niekomercyjny, powiedział Wiśniewski. Muzyk powołał się też na przykład Majki Jeżowskiej, która wystąpiła na imprezie w 2019 roku, a jej koncert przeszedł do historii festiwalu. Z drugiej strony przypomina mi to troszeczkę dyskusję na temat tego, czy Majka Jeżowska powinna występować z piosenkami dla dzieci na tym festiwalu. Jak się okazało, była bardzo ciepło przyjęta. Wiadomo, to jest nasza młodość, pomijając, że jest fantastyczną artystką, przypomina wokalista. No i w końcu najważniejszy argument. Polantrock to festiwal prezentujący rozmaitych wykonawców wpisujących się w muzykę rockową. Oferta imprezy jest tak duża, że każdy fan gitarowego brzmienia znajdzie coś dla siebie. My występujemy dla tych, którzy chcą sobie przypomnieć swoją młodość. Chyba jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że to jest jedna godzina z kilkudniowego festiwalu dla ludzi, którzy z rodzicami 20 lat temu, czy 30 lat temu przychodzili na koncerty. Taka przypominajka, wyjaśnił Wiśniewski. Lider Ich Troje postanowił nie zawracać sobie głowy komentarzami internautów pod informacją o występie zespołu na Polantrock 2024. Jest jednak na tyle długo w show biznesie, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wpis organizatorów festiwalu podzielił fanów, a pod postem na Facebooku pojawił się również hejt. Wiem, że się zbiera hejt i staram się tego nie czytać, bo zdajemy sobie sprawę, że każdego nie da się zadowolić. To nie była moja decyzja, tłumaczy muzyk. Wiśniewski odniósł się też do korzeni ich troje. 20 lat nie byłem do Opola zapraszany, ale ja nie narzekam na to. Być może to nie miejsce ani nie czas. Po to jest dyrektor artystyczny takiego festiwalu, żeby o tym decydować. Myślę, że nie kradniemy nikomu miejsca na tym festiwalu, tylko przypominamy się ludziom, którzy pamiętają, że zespół Ich Troje to jest rockowa kapela, przypomina.
Na koniec rozmowy zaapelował do wszystkich osób, które wieszają psy na pomyśle zaproszenia ich troje na Poland Trotsk Festival. Nie wiem, czy oni pamiętają, jakie jest motto tego festiwalu, ale jeżeli pamiętają, to niech przeczytają je jeszcze raz. Niech przeczytają ten tekst jasno i wtedy będą wiedzieć, na czym to polega. Bo jeżeli oczekujemy troszeczkę tolerancji, zalecane jest pokazać, że jesteśmy otwarci na wszystko. W ten sposób nie wolno nam się zachowywać, powiedział Wiśniewski. Odniósł się też do słów Jerzego Owsiaka, który miał decydujący głos w sprawie umieszczenia ich troje w line-upie wydarzenia. Wydaje mi się, że ta decyzja Jurka pokazała taką nieprawdopodobną klasę i potwierdziła tylko, że ten festiwal to festiwal przyjaźni, tolerancji i tych wartości, które powinien ten festiwal wyznawać. To jest miłe zaskoczenie. Ja Jurkowi już podziękowałem, ze zdziwieniem, ale podziękowałem. To jest strasznie miłe i na pewno tę szansę wykorzystam, bo to najprawdopodobniej będzie jedyna moja szansa w życiu, zakończył swoją wypowiedź muzyk.